Co by było, gdyby krzywda była człowiekiem? Radość, smutek, współczucie, krzywda to pojęcia dość abstrakcyjne. A co gdybyśmy to wszystko trochę uprościli? I wyobrazili sobie, że jedna z tych emocji stała się człowiekiem, która dokładnie ta, którą bardzo często odczuwamy. Oczywiście, to radość. Przecież to takie super. Nie, mała poprawka. Zaprzyjaźnimy się z poczuciem krzywdy. Masz bardzo dobrą pamięć do dat. A dzisiaj dokładnie 3 i ćwierć miesiąca, odkąd jesteście razem. Przygotowałaś już prezent i czekasz na niespodziankę od ukochanego. Ale on oczywiście o tym zapomniał. Jak tak można? Szybko, natychmiast się obrażaj! Walka o puchar. Co za moment. Nasza drużyna musi wygrać. Go! Ale przegrali! Niezdary z krzywymi nogami! Moja babcia gra lepiej, ależ szkoda! 2 lata nie nocowałeś w domu. Zapomniałeś już, gdzie mieszkasz. Ciągle myślisz o pracy i tylko o pracy. Ale widzisz, mają problemy finansowe i cię zwolnili. Brak słów, taka krzywda! Masz randkę, na którą tak długo czekałaś. Aż masz gęsią skórkę. Przyszłaś nawet 2 minuty wcześniej, ale jego nie ma. A ty czekasz już 2 godziny. W deszczu, i w śniegu, i w tajfunie. Ale ten bezczelny, nieodpowiedzialny człowiek się spóźnia. To niewybaczalne. Obraza na całe życie. Przez cały dzień ustawiałaś filtry. Kolejny dzień wybierałaś pozy. A kolejnego wstawiałaś zdjęcia. Ale minęło już 10 minut, a on nie dał nawet najmniejszego lajka. Jak tak można? Przed ostatnim razem podarowałeś jej urlop na wyspach. Ostatnio rower, a teraz wspaniałą patelnię. A ona tobie co? Pluszowego misia? Poważnie? Co ona chce powiedzieć, że jesteś taki mały? Że jesteś infantylny? Jak tu się nie obrazić? Już od urodzenia zbierałeś te pudełka. 10 lat, bez ustanku, po nocach sklejałeś ten zamek. I w końcu zdecydowałeś się pokazać swoje dzieło najbliższym przyjaciołom. A oni co? Powiedzieli, co to za koszmarny domek dla kota? Szybko się obrażaj, na zawsze i bez odwołania. Przyszedł ci do głowy jakiś innowacyjny, rewolucyjny, sensacyjny pomysł? A twój beznadziejny kolega, który nawet swoje imię pisze z błędami, ukradł twój pomysł i przedstawił jako swój? Co za gorycz! Jest ci smutno, czujesz się samotna, tak by się chciało gdzieś wyjść i się pobawić, ale nic cię nie zaprasza? Nie martw się, wejdź na Insta, rozerwij się troszkę. Co? U koleżanki była impreza, a ciebie nie zaprosili? Oni się tam bawili, a o tobie nawet nie pomyśleli? Jak ona tak mogła? Obraza! Ups, rozbiłeś swój telefon, i tablet, i laptop. No trudno, każdemu się zdarza. A ona z jakiegoś powodu nie chce ci oddać swojego gadżetu? No cóż, teraz możesz się na nią tylko obrazić. No i jak ci się podoba taki gość? Prawda, że było zabawnie? Wygląda na to, że krzywda ma zamiar zostać tu na zawsze. Super! Oj, a kto tu idzie? Autoironia? O nie, tylko nie ona! Jak ja jej nie znoszę, lepiej już pójdę. Żegnajcie! Podziel się z nami w komentarzach, na co ty obrażałeś się najbardziej. A, i chyba nie zapomniałeś zasubskrybować naszego kanału. Cześć!